Po meczu rozmawiamy z Danielem Minge, autorem jednej asysty w dzisiejszym spotkaniu. Za wami udany rewanż za mecz sprzed miesiąca. Powiedz, jak to wyglądało z perspektywy zawodnika? Z perspektywy zawodnika wyglądało tak, że chcieliśmy się odegrać. Chcieliśmy wygrać, tym bardziej graliśmy u siebie. Udało się, przytrzymaliśmy, nie zwracaliśmy uwagi na jakieś zaczepki, bo tak było w meczu. Walczyliśmy, udało nam się wygrać i z tego się bardzo cieszymy. Właśnie przy tej bramce, przy której ty miałeś asystę, również asystę zaliczył Artiom Mencjuk. Dobrze układała się dzisiaj współpraca w pierwszej formacji? Znaczy, w hokeju jest tak, że nie zawsze każda piątka strzela bramki, tak? Musimy się zgrać, to na pewno wymaga czasu. Na pewno pewne rzeczy tam trochę nie są dograne, ale myślę, że z biegiem czasu wszystko będzie ok i będzie coraz lepiej. Widzimy duży optymizm w zespole z Torunia. Kolejne mecze, kolejne zwycięstwa, jak rozumiem. To był dla nas mecz za 6 punktów, tak? Tym bardziej odskakujemy od tych innych drużyn. To był bardzo dla nas ważny mecz, tym bardziej derby, tak jak już wcześniej mówiłem. Co tu dużo powiedzieć, oby więcej tych 3 punktów i będziemy starali się jak najwięcej wygrywać. Właśnie taką postawą na pewno zachęciliście kibiców do przychodzenia na mecze. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy samych sukcesów i samych zwycięstw. Dziękuję, zapraszam i również pozdrawiam.